Właśnie podbiegamy do tuneli, które musimy wybrać prawidłowo, a nimi będą Hulk, Spider-Man, Hagiwagi oraz Sandrop i Freddy. Musimy wybrać niezłego tunelu. Nie wybierz złego tunelu właśnie tutaj. Albo to będzie Hulk, może dobry, może zły, albo Sandrop, nie wiadomo czy dobry, czy zły, tutaj uśmiechający się do nas, albo może Freddy, który otwiera swoją paszczę razem z mikrofonem i się na nas patrzy, albo Spider-Man, którego właśnie podbiegam, on jest taki piękny, może to on będzie dobry, tego nie wiadomo. Lub Hagiwagi we własnej osobie. A widzowie, każda jedna łapeczka w górę pod tym filmem to będzie jeden tunel więcej. Kto raz kliknie łapencję, to nam da jeden tunel. Także możecie klikać teraz z góry, każdemu dziękuję. Klikamy wszyscy, go łapeczkę i wchodzimy do pierwszego tunelu. Ja wybieram, może Hulka, może Spidermana, może... Chodź po kolei może. Wybieram Hagiego Wagiego. A ty, pierwszy, Alek? No, Alek, co wybierasz? No, też. Robimy też Hagiego Wagiego. Chodź. Raz, okay. Dwa, trzy. No i skaczemy na dół do tunelu właśnie Hagiego. Zobaczmy, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. Jesteśmy w tunelu i... O nie, co, tu lawa mamy jest. Lawę, parkour, jo. Ale tam coś dalej są kolejne przejścia. Dziura jakaś jest, typa. Zobaczymy, o faktycznie jest jakaś dziura, ale nie wchodzimy tam, idziemy tam, gdzie jest przejście. Widzowie, widzicie czerwoną lawę? Bo ja widzę czerwoną subskrypcję, którą możecie kliknąć tam na dole ze dzwoneczkiem, wbijamy 500 000, ale sorry, już mamy 500 000, lecimy po 1 000 000. Dawajcie, subskrybujcie, każdemu z góry dziękuję, kto zostawił subika i przechodzimy dalej, dobra, Alek, idziemy, dawaj. 50 000 ja chcę. No, także subskrybujcie i chodźmy teraz naprzód, nie możemy wpaść do lawy, bo inaczej spłoniemy. Ale ciekawe, co będzie na końcu tego tunelu. Ała, ej, to jest pytanie. Podpaliłem się trochę. Ojeju, uważaj, stopki. Alek. Ostrożnie, ostrożnie. Ja przeskakuję idealnie, nie wpadam do tunelu. Pięknie, ja tu mam skilla. Ej, nie, ale tak jestem szybko. Niesamowity. Przyszedłem, a uderzyłem się. Dobra, lecę. Jestem, dobra. Cześć. Znajdujemy się teraz w kolejnym przejściu, które jest z wody. Niebieskie. Dalej się ciągnie ten kolor. Kolor Hagiego Wagiego. Czy on tutaj gdzieś będzie? Ej, ja przepłynę przez to. Dalej. Opa, co płynę. Co ty przepłyniesz? Ja będę szybciej, dawaj, dawaj, dalej. Ja będę szybciej. Posuń się. A, o nie, pomogłem mu. Byłem szybciej, cienias. Teraz idziemy dalej. Ej, tu tutaj mamy kolce ostro. Nie, nie możemy wpaść na dół, bo się przekujemy. I wtedy będzie po nas. Więc ostrożnie, okay, tutaj to nie nawalaj. Uwagę na siebie. Na kolce nie wchodzimy. Wow. Ostrożnie, uważaj, ej, smajmo mnie słucisz, uspokój się. On mnie pokuło, dostałem obrażenia, jak to kuje, mocno. Nie, rzuciłeś mnie, ej, uspokój się, nie wolno tak. Dobra, no to nie, boli, na kolce nie idziemy. Chodźmy, czekaj, pokułem się, jak to kuje. O, nie, pomogę ci. Dobra, no, moje gardło mi też pokuje, w ogóle widzowie, nie wiem czy słyszycie, ale mam inny głos. Tak mnie gardło nawala, troszeczkę się poświęcam, nagrywając ten filmik dla was, no ale na siłę specjalnie. Co jest? Kto to jest? To jest? To Hagiwagi, jaki umięśniony! Skąd ma takie bicepsy w ogóle? Jakie ma ręce, ale... Ale ma klatę, chłop, jak pirat. Patrzcie, to on, to jego twarz. To Hagiwagi we własnej osobie. Jak on wygląda. Macha do nas. Jest mega tego umięśniony. Musimy go pokonać, czekaj, chodź. Wielkie ramię, bicepsy. Ej, a masz miecz jakiś? Miecz? Ale on dziwny dźwięk wydaje, co? No, jak go nawalamy. Dawaj, bijemy go, dawaj go, dawaj go. On chce się nazami nawalać. Ale ja nie wiem, czy damy radę z nim, on to jest umieśniony Hagiwagi. Ojo, wybieg, wybieg, dawaj go. Nie, dawaj go, dawaj go. Łapkami go, łapkami go. Razem damy radę. Jaką dźwięki wydaje dziwne takie, nie? No, bo ja mam jakiś miecz, pa, jak on tym mieczem rozwalę, czekaj. Dawaj go, dawaj go mieczem, dawaj, rozwal go. Ty zły. Alek, badaj. Nie, ile to ma obrażeń? To ma 5 obrażeń, czekaj, chodź tu. Ucieka nam. Ucieka, ucieka. Do kolców, do kolców, padaj tam. On chce nas kolce, ale to jest wielkolut. Czekaj, jego. Jak pokonałeś go? Pa. Super. Masz broń. Wow. Nice, jaki ty masz miecz, co ty miałeś? A nie wiem, ula, jakaś szpadla jest, ja nie wiem. Jakaś szpadla. Ej, a dobra, to jest idziemy do kolejnych tuneli. No, kliknijmy przycisk, dobra, uwaga. Klikaj. Pyk. I co? Jesteśmy na zewnątrz, wyszliśmy z tunelu. Udało się. Wow, Hagiwagi był bardzo mocny, umięśniony, ale widzieliście jak on wyglądał? Ja jestem ciekawy jak będzie wyglądał Spider-Man, albo Hulk, albo Sandrop, albo Freddy. Wow, robi się coraz ciekawie.
Dobra, dawaj to do Spidermana teraz chodź. Okej, okay, Spiderman, dawaj, skaczemy. Tamten tunel był nie był taki za dobry, ale zobaczymy, czy ten będzie dobry. Jesteśmy teraz w tunelu Spidermana. Co to jest zielone takie? Tu mamy jakąś zieloną ciecz. Ona nas może nawalać, uważajmy. Ej, a my to są rzeki dalej. Jakieś, ty. Ja bym do tych żelek nie wskakiwał. Możesz to wypić? Tak, czekaj, spróbuję, czekaj. No, i prawie sięgam. A, spadłem, Nie. O nie, palę się. To nie są żelki, to nie. To wow. Nie są żelki, na pewno nie. Albo to są nie... jakieś takie ogniste żelki. Czy ja się raz spróbuję, A, też padłem, o nie, jak mi to wala mocno. Nie, wpadłem, ogień, ła. Ale to mocno bije, ej, naprawdę. Ej, się palę cały czas. Ale długo się pali. Nie możemy wpaść na dół, bo to mocno bije i jeszcze w dodatku bardzo mocno też się pali, długo. No, długo fest. No, to jest gorsze niż lawa. Dobra, przyszedłem, super. Co to jest? Co ja tu się dzieje? Skakanie nad ogniem! I, ale tu dymu jest! Kręcę. Ej, ty widzisz ten no, dym? No nieźle. Ja nie wiem, jak to zrobimy. Skakanie nad ogniem? Pierwszy raz skaczę nad ogniem. Czekaj. Nigdy nie skakałem nad ogniem. Ej, bo ja tu nic nie widzę. Dostaję się. Dawaj, damy rady. Jest, skakuję. Wow, jak mi lecę. Jak fajnie. Czekaj. Ła, podpalił mnie. Ojejku. Ostrożnie. Dobra, i przeszedłem. Ale tu smogu jest. Dawaj. Czekaj, to jest bo... dobry ciepełko. Dobra, jestem. O, tu napiszę w komentarzu ciepełko, temu przypnę serduszko. Ej, a w sumie... Cieplutko. Ej, mogliśmy to zgasić, pa. Cieplutko, o, gasić możemy, lol. A faktycznie, XD. Nie pomyśleliśmy. Dobra. Przechodzimy dalej, a tutaj mamy pajęczyny. Nie, tylko nie to. Tylko byśmy gdy nie wpadli. Gdy w nie wejdziemy, to wtedy możemy właśnie nie wyjść, bo ciężko się rozwala zapki, nie? Tylko z miecza trzeba. Tu byśmy musieli na sam start wychodzić, bo patrz, bo tutaj myśmy mogli skakać, bo się w pajęczynie nie doskakać, a tak, tutaj się da. Teraz uważajmy. I hops na pierwszy blok, i na drugi lecimy. Nie możemy wpadnąć w ogóle w pajęczynę, dlatego że możemy w niej zostać na zawsze. No jest ich tyle tutaj, że nie możemy wtedy, no będzie ciężko wyjść. O, ale prawie nie trafiłem. Okay, lecimy. Bardzo ostrożnie. Uważaj, teraz tutaj z tej strony, kolejny raz. Pięknie nam to idzie, dobra. Nie wpadamy. Super. Jeszcze udało się. I przeskakuję, widziałeś jak skillowy. O nie. O, widziałeś jak skillowo przeskoczyłem, widziałeś? Tak. Idziemy teraz i mamy Spidermana. To on wywłaszczył sobie, to Spiderman. Ja jestem twoim fanem. Mogę autograf? Wow. Ole, bije nas! O nie! Spiderman, zostaw nas! Ale myślałem, że jesteś dobry! Spidermanie! Przecież jesteś superbohaterem, czemu nas bijesz? On biega cały czas, bije nas! Zostaw nas, Spiderman! Pokonałeś go. Co to za miecz jest? Jo, ale go rozwaliłeś na hita. Patrz na to! Mogliśmy się z nim zaprzyjaźnić, a ty go rozwaliłeś na hita, no, ale serio? Ale on mnie bił, no to co miałem zrobić? Co to za miecz? Jakiś bardzo dobry miecz ty wziąłeś. No nie, pokonał Spidermana, to wszystko przez ciebie, on mógł być dobry. Ła, przepraszam, no to wszystko nie miało przez ciebie, tak chciałem wyglądać. Z nim porozmawiać, chciałem, nie wiem, poskakać z nim, a ty go rozwaliłeś. A ja chciałem autograf, a zaczął mnie bić, no i co miałem zrobić? No, i musiałeś mu oddać. No tak, no nigdy się nie oddawajcie. Dobra, klikamy. Dobra, teraz przechodzimy do trzeciego tunelu Hulka, który jest potężny. Ten to dopiero jest wielkoludem. Wejdźmy do niego do środka, buzi może. Opa. Ja, ale on ma otwartą buzię. Chyba nas nie zje, co? Mam nadzieję, że nie. Oby nam nic nie zrobił. Mamy magmę do przejścia, wszystko jest na zielono. To są e-bloki emeraldów, o ile mi... Wow, jest taki lifehack, że on po magmie może chodzić, dlatego że jak stoisz, to mnie bije. Ale gdy się schylę, to mnie przestaje być. Bić. To jest taki lifehack, że gdy kucamy, to magma nas nie bije. Więc dawaj, możemy sobie chodzić. No, na barana możemy chodzić. Dobra, idziemy. Ale jak gdy normalnie stoimy, wtedy ta magma nas nawala, ja będę sobie skakał i przeskakuję, lecę od razu. Miją, jak pędzi wiatr. Zobacz, czekaj, lecę. Ja idę powoli do celu. Się nie spieszę. Zobacz, jak lecę. Zobacz, przeskoczyłem. Ha, jestem czekaj pierwszy. Czekaj na mnie, już lecę. Dziadzio. Ty jesteś cieniem. O Jezu, moje kości. Co to jest? Ja, tu są jakieś kropki, tu są igły porozrzucane, chłopie, na dole. Jakie igły? Ej, to pineski są. To są pineski. To jakoś pineski ktoś narzucał. Kujące, wpychnąłeś mnie. Nie rób tego. Dobra, przeskakujemy. Okej, przeskoczyłem te pineski. Dobra. Ale kujące. Idziemy ktoś dalej. Tu rozwalił. Co tutaj mamy? Nie, tylko nie to. Nie możemy tam wpaść na dół. Oho. Jakie to? Teraz uważaj. Bardzo wysokie. Ja cię kręcę, nie możemy. To czekaj, musimy bardzo. Lecę?
Ale to bardzo uważać, ostrożnie skakać na radę. No dawaj, dawaj. Okej. Ale serio, uważaj na siebie, bo to jest mega wysoko, tam jest bedrock, ty to widzisz? No i możemy po prostu się połamać i wtedy, no i już nie przeżyjemy tego. Dawaj, 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 ja, szybko musisz to przejść razem. Do samego bedrocka. No szybciej, szybciej, szybciej. No, ale się boję, ja mam jak wysokości, smile. Dobra, dawaj, 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 dawaj. O Jezu, o, jestem. Dawaj, jestem też, jest, no, się przeskoczyliśmy, super. Idziemy dalej. Idziemy. I widzimy tu Hulk stojący, to Hulk. Hulku, przepraszam. Panie Hulku. Jaki wielki, jaką ma twarz, patrzcie. Wow, ale jest gruby, ej, taki szeroki. Ej, a on jest jasny czy nie teraz? Nie wiem, Hulku nic ci nie zrobimy. Cześć. Jak się patrzy. Ej, on obserwuje mnie. W porównaniu do mnie, jaki jestem mały do niego, widzisz? Taki malutki. Ej, czekaj, zdjęcie ci zrobię, uśmiechnij się. On by mógł mnie nosem wciągnąć, chłopie, pa, jaki on wielki. O, kiwa na nas. Hulku, nic za mnie zrobisz. Cześć, Hulku, zostaniemy przyjaciółmi? Patrz, chyba jo. O, wow, ej, o, nie, czemu nie? Piąteczka Hulku była chyba, ej, on mi piątkę przybił. Piątka, zostajemy nauczycielami, tym, no chcą nauczycielami, przyjaciółmi, zostajemy nauczycielami. Psiapsi, siski, bliźniaczki. Będziesz naszym najlepszym przyjacielem, prosimy. Jak to kiwo nie? Kiwo głową, że nie. Ej, co jest? Oła, mówi, że nie. Ej, przywalił nas mi. Bije. A, ej, czekaj, jest nie bij nas, bo cię załatwimy, słyszysz? Nie nawalaj nas, bo wyciągam miecz. Dobra, wyciągaj broń, załatwimy go. O, uwaga, patrzy się na nas i... Bije nas, nawal, dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go, bij go. A ej, masz, on jest twardszy niż Spiderman. Nogi twardy, masz, padaj ty. Padaj z nie będziesz ty, tak z nami człowieku. Robił. Jest, pał, rozwaliliśmy go. Załatwiłeś go, brawo. Hulk był niestety zły, niedobry. No więc, no, dobra, klikamy, wychodzimy. Hulk był niedobry. Okej, jesteśmy z powrotem. Przechodzimy teraz do Sandropa. Może to on będzie dobry. Oby no sumie, to się okazało. Bo Sandrop jest słoneczkiem, to jest miły i uśmiechnięty i fajny. No, to oby, tak. Oby. Mamy tutaj jakieś płytki, co one powodują? Mogę wejść? A, wow, o, co jest za... Co się dzieje? No, co jest, nie wracaj. O, padłem, co się działo tutaj? Jo, wróciłem z powrotem. Tutaj nie możemy skakiwać tylko na te właśnie płytki, bo one powodują, że kule ognia będą na nas leciały. Ostrożnie, uważajmy, nie wchodźmy w te płytki, bo aktywują kule ognia, które lecą do góry. Ej, musimy być ostrożni. Ej, patrz. Dawaj na mnie, tędy, ja chodź. To szukam, patrz na mnie. Co szukasz? Lecę! O, co ty robisz? Lecę! Nie, nawalasz mnie, padnę zaraz przez ciebie, oszalałeś? Mam dwa serca. Co ty robisz? Ale widziałeś, ja się wyszedłem to. Nie, no Alek, zachowuj się, idź. Skakujemy tutaj, lecimy jeszcze raz i przychodzimy to. Dobra, jestem. Na płytki nie stawaj, no, bo ty nawaliłeś. Kolejne płytki, co one powodują tym razem? Czy to co, znowu ogień? Zaraz, uwaga, wskakuję. No, i... dawaj. O, tu strzały, strzały się strzelają. A, padam. Strzały nawalają, teraz ty wchodź. Pokaż mi, jak co? To się aktywuje. Ja mam pokazać? Dobra, pa. No, dawaj. Lecę! I on nawalają strzały. Lecę! Uważaj. Pak szybko. Mistrz prędkości. Padam. Nie, tylko nie to. Nie da się, dawaj. Padnę. Dawaj. Nie, padłem. Co jest? Czemu? Ja byłem szybki jak Sonic. Dobra, przyszedłem. Jestem. Wciągnąłem się. Ale to było ciężkie. Nie. Dobra, już tam nie wracamy. Idziemy dalej. A co tutaj wiatraki jest? Są. Co to jest? Wiatrak jakiś? Ej, to mnie podwyża, ja latam. Ej, latamy. Ja, patrz, ja latam. To są wiatraki, które powodują powietrze do góry, nas wywalają. Ale te wiatraki są super. Jak one podwyższają w ogóle? Ja latam. Jestem Supermanem. Wow, Superman. Ta la, potrafię latać, potrafię. Dobra, przechodzimy teraz do Sandropa, który jest tutaj we własnej osobie, to on. Pokonam jaki go. Jaki piękny, jak on wygląda. Cześć. Tak jest. Ej, Sandropu, Sandropie, jesteś miły, czy jesteś zły? Ej, Sandropie. On dał jakiś leżak coś mi dał. Leżak żółty, wow, on jest miły, se. Ja leżę se. Ta. Ja stałem leżę, ej, co ty mi robisz? La, no leż, no pogasz. Ja mam się ja, powiedzieć, Aleks, dobra. Ja, leży normalnie, siedzi. Siedzę sobie. Fajnie. Sandropie, co tam masz jeszcze? Masz coś miłego? Pokaż, jak coś? On jest uśmiechnięty, jaki słodziak piękny. On no jest miły, pa. Tak, on jest miły, wreszcie, dał mi coś. Co jest? Mam jakąś, wow, jakie okulary podwodne. Patrz, jak ja wyglądam, chłopie. Wow. Co jest, nurek? Ja potrafię tam nurkować. Chłopie, mam ramaskę do nurkowania. Mogę oddychać pod wodą. Ale ty wyglądasz. No, fajnie, patrzcie. Dobrze, i powiedz mi. Wlatuje. Dobra, Mundropie, przechodzimy. A gdzie butla trenować? Gdzie butla? Klikam. Wow, wyszliśmy na zewnątrz w trójkę. Tak jest, super. Patrzcie, jak fajnie wrzuciłem teraz to. Teraz ja chcę. Ej, Mundrop, Sandrop nam coś wy... Ja mówię Mundrop, Sandrop to jest. Ej, Sandrop jak nam ja coś wyglądam? Wy...
by ten daje. Ale fajnie. Ale ty śmiesznie wyglądasz w tych ubrankach. To jest grane. To jest dla jakiejś dziewczynki. Sandrop nam coś wyrzuca, o, patrz. A mi moje, dał. Moje. Nie, odej mi to, on mi to rzucił. A, jaka wygląda fajnie. Tak jak, jaka laska ze mnie. Smile. Hej, przystojniaku, Smajlusia, cześć Smajlusia. Co tam u ciebie? Witajcie, jestem Smajlusia. Ej, ja jestem ogólnie wolny i wiesz, szukam dziewczyny. Fuk, tu. No jak to jest nowego? O, załóż czekaj. To. Co to jest? Pokaż, co to będzie. Ja płetwy! No to, czekaj. O, wow. Jestem nurkiem. No, nieźle. Idę pływać, czy to jest woda? Być. Dawaj Sandropie więcej rzeczy. On jest przyjazny, fajny. Nam nawet łóżko nam dał z książkami. O, to ja się kładę, pa. Oj. Ta, o, z płetwami się położysz? Jak tu się położyć? Czekaj. Nie da rady. Dobra, wskakujemy do Frydego, dawaj. Jestem ciekawy, co tutaj będzie. Mnie. Lecę do Frydego. Uuu, zobaczmy, co u niego będzie ciekawe. To, a co tutaj mamy? Mamy jakąś skrzynkę, siodło i przywołaj świnia. A do tutaj mamy jakąś potrzebne? Marchewkę, w sensie mam kinę. A po co to potrzebne to jest? Jak my to w ogóle mamy przejść? Przecież tu jest szkło na przejściu. Jak mam przejść przez szkło, Smile, co? A może ja założę siodło na ciebie, czekaj, odwróć się. Siodło. Co to mamy? Aha, rozumiem, mamy wejść na świnkę, a świnka wchodzi. Lol, patrz. O nie, świnka, świnka mi uciekła. Dawaj, o nie, idziemy. O nie. Ja rozumiem. Świnka sobie wchodzi, o nie. Świnka idzie pod szkłem. No. Ej, nieźle, Smile, zasłaniasz mi, nic nie widzę. Ej, ma świnka szybsza. Tak, mogę normalnie sobie biegać z tą świnką, panie. Nie, nie, płetwo mi zasłania. O, wygrałem. Płetwo mi zasłania, został, ej. O. Dobra, nawalamy, idziemy. Ej, a coś tam idzie. Nie, idź tam. O nie. O, dobra, idę, patrz. Dalej świnka idzie. A ja załatwiłem swoją świnkę. Aha, a ja łódkę idzie. Mam, pa, czekaj. Super, dawaj świnko, jak zawala. Smile. Jak szybko, jecha. Ja łódką płynę, patrz. Dobra, ja wszedłem. O nie, świnka moja wpada do lawy, nie. Ej, ty widzisz mnie? Patrz. Coś gdzie? Łódką płynę. Ten, na łódce pływa z płetwami. Ale fajnie. Ojejku, czekaj, tracę kontrolę. Ojej, masz problem, nie. Uważaj. Houston. O. Jak sobie robił, dobra, idziemy dalej. Mamy tu jakieś pęczne. A jak to przejść niby? Co to jest? O nie. Jak to przejść niby? To będzie najdłuższa droga w naszym życiu. O nie, ale powoli idzie. A ja mam pomysł w sumie. Patrz na to, czekaj. Tylko nie to. Co teraz? Oszukamy to. Ty. Mogę to rozwalać? Ej, mogę to rozwalać szybko mieczem. Ha. Rozwalę to szybko. Damy radę, zdążymy. Dobra, to będzie szybko rozwalanko. Nic tam nie jest groźne. Coś mocno nas zblokowało. Zobaczymy, kto będzie tam na końcu. Może jest jakaś postać. Tu jest bardzo dużo pajęczyn. Normalnie je przechodząc byśmy szli bardzo, ale to bardzo długo, bo one mega spowolniają. Ale dzięki właśnie takiemu mieczyku możemy to rozwalić. Ej, co ty mnie pchasz? Nie, sorry. Ma, nie. Nawalaj mnie, no co ty robisz? Czekaj, nie bij mnie! Co ty robisz? No z świnką latasz tutaj, a masz ty świnkę. Nie! Teraz zrobiłem ją. Pepa! Świnka wypadła, co to nie. było? Teraz wywalaj. Mamy postać, to jest Freddy we własnej osobie z mieczem trzymającym. Ej, tylko, zobacz jak on wygląda. Jakie ma oczy. Wow. Ej, co ty? Co się stało? Co się stało? Czemu ma głowę na dole? Co? Jak on wygląda? Ej, teraz u góry ma głowę. I on się przekształca jakoś. Dawaj, nawalamy go. A masz ty, padaj ty. A masz. Freddy, ej. Freddy. Zły, dobry. Łoja, co się stało? Co on robi? Zmienia kształt. A, padam, mam mało serduszek. Czekaj, ja go pokonam. Boże, a masz. Dostał. A masz. Dawaj go. A masz. O, padł, pokonałem go. Zwolniliśmy go. Dobra. Ej, tylko tam... Wszystkie... Jak tam wejdziemy? W postacie... Daj, musimy to nawalać. Nie, inaczej. Świnką czekaj. Jak wejdziesz świnką niby? Jak wejdziesz? Czekaj. O! Lol, wszedł! Ha! Widzisz, oszukałem! A ja też wejdę, patrz, teleportem się widziałeś? Okej, klikamy przycisk i mamy! Wszystko jest! Udało się! Przeszliśmy każdy tunel i właśnie z tych wszystkich tunelów pięciu okazał się tylko Sandrop dobry, a wszystkie inne tunele były złe. Możecie napisać w komentarzu, jakie inne postacie mamy zrobić. Subskrybujcie mój kanał z dzwonkiem. Też możecie wbić na kanał do mojego brata, który nazywa się Sebek. Zostawić u niego subika, byłbym wdzięczny. On też nagrywa filmy z Minecrafta. Tak, mam brata. Zobaczcie jakiego. Wbijcie go usłyszeć, zobaczyć jak on wygląda. Link macie na dole, bo tutaj jeszcze tylko kanał sobie kliknijcie. Ja się żegnam, widzimy się codziennie. Odcinki będą zawsze na Smile Slow Games, także obserwujcie i do jutra. Siema.